Cześć moi kani, ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 17. Jak widzicie po opisie tego filmu, w tym odcinku będziemy zajmowali się ręczną wycinką drzew. Dlaczego ręczną? Dlatego, że będziemy używali do tego piły mechanicznej, a nie tego właśnie specjalistycznego sprzętu leśniczego, który również w tej grze jest dostępny i którego także wykorzystamy, ale nie w tym odcinku. Nakręcimy sobie odcinek nieco później, kiedyś tam, i właśnie wtedy wykorzystamy sobie ten specjalistyczny sprzęt. Natomiast dzisiaj używamy zwykłej piły mechanicznej. Zetniemy sobie tutaj parę drzew. Następnie załadujemy je tutaj na to oto pociąg i zawieziemy sobie do skupu. Zobaczymy, czy taki interes jest opłacalny, czy też nie. No i generalnie możemy rozpocząć nasze prace. Tak więc zaczniemy od cięcia drzewa. Pyk. Czekajcie, że jakoś tak się pod kątem cięło chyba. Czy nie? Halo? O, dobra, można zaciąć. Syk. Poszło jak w masło. Dobra, jest jedno drzewo. Mamy jedno, dobra, lecimy z drugim. Co jest, nie da się czy co? No, dobra, można. Syk. Co jest? Czemu nie leci? Trzeba go popchać, czy co? Chyba, że się nie przecięło dosyć dobrze. O, dobra, teraz poszło. O, taka podcinka była, patrzcie, cyk, ze skosa. Dobra, mamy drzewo numer 2. Pyk. O Jezus, na nasz traktor poleciało. O cie panie, tak nie chciałem. Trzeba uważać właśnie przy ścinaniu drzew, w którą stronę to drzewo leci, żeby czasem nikogo nie uszkodzić, ani też nikogo nie zranić, bo wiecie, kurde, ścinanie drzew to nie jest taka prosta sprawa, to się to tak wydaje, hopsiu, hopsiu, ale jak wam drzewo poleci w złą stronę, no to generalnie możecie narobić więcej złego niż dobrego. Czemu to nie leci? Dobra, traktorem później to popcham. Generalnie powinno się złamać. I tutaj zostało nam chyba jeszcze to drzewo. Myślę, że na razie wystarczy. Zobaczymy, jak tutaj z czasem nam to wyjdzie. Cyk. O, to się ładnie przecięło. Tylko tak trochę wysoko, ale... ale myślę, że nie jest najgorzej. Spadnie czy nie spadnie? Spadło, dobra. Teraz tak, cyk. Musimy tutaj ładnie to drzewo przelecieć. W cudzysłowie oczywiście. Dobra. Ale nie chciałem tak. Dobra, mniej więcej by tak mogło chyba być to drzewo. A tu jeszcze nam zostało trochę, dobra. Jezus. Skakuj tu, ej, stary. To nie jest tego drzewa. Dobra, nie wiem. Zobaczymy, jak to podniosę. No, teraz musimy wszystkie drzewa tak oczyścić, niestety albo istety. Jest to trochę żmudna robota. O, ten nawet całkiem fajnie poszło nam. Dobra, lecimy z tym dużym, które nam na traktorka spadło. Wow, spadłem. No
tu jeszcze jest jedno drzewo, dobra. Nie wiem, czy takie duże kłody mi wejdą na ten traktor chyba, czy na ten pociąg. Chyba będę musiał je na pół przeciąć. I wtedy generalnie, no to na pewno mi nie wejdzie. To znaczy trzeba będzie na pewno na trzy razy gdzieś przeciąć to drzewo. Może gdzieś tutaj go ciachniemy od razu. Nie wiem, czy tak się da. Chyba się nie da. Dobra. Czekajcie, weźmiemy to na razie na pół. Jak to dobrze odmierzyć, żeby to było na pół? Gdzieś tu mniej więcej, bo w tym miejscu. Nie no, tak bym musiał mieć. O, dobra. Generalnie powinno być na pół. Teraz tak, czy ja to tak fajnie sobie zapakuję, jakbym chciał? Opla. Cyk. Oj, nie dziabłem go nawet. Kurde, czemu ty nie chcesz się ten zrobić tak, jakbym chciał? Może tak, o, może czekajcie, może w ten sposób. Bo by się musiał o coś tutaj zahoczyć, tak żeby mi po prostu się nie przesuwał dalej. O, dobra. Czy ja go tak wydostanę stąd? Wydostałem go, dobra. Jest trochę krzywo, ale myślę, że jakoś go tam się uda mi wrzucić na ten pociąg. Nie no, strasznie krzywo jest, nawet kurde w połowie nie jest złapany. Ale dobra. Damy radę jakoś. Cyk. Powiem wam, całkiem fajny motyw w tej grze, te... Właśnie ładowanie tego drzewa na ten traktor. No, wrzucisz go tam. Jest, udało się, dobra. Nawet trochę większe te kawałki mogą być. Tak nie do końca się udało, bo jak widzicie, jest problem z tym. Kurde, nie popcham go tak. Ciekawe, czy mogę go do ręki wziąć, czy on jest za ciężki. Pewnie za ciężki jest, nie? A, wiedziałem. Łocie, panie kochany. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Dobra, muszę go zdjąć z powrotem. Czemu go nie możesz podnieść? Dobra, wydostaj go jakoś tutaj stąd. Jak się dobrze to drzewo złapie, to jest ok, ale najgorzej jak się go źle złapie, później są takie chocki klocki, jak właśnie widzicie teraz. O, dobra. Trochę niżej go muszę opuścić. Cyk, tu go w połowie sobie złapię teraz. Czemu nie chcesz jechać? Aha, bo tu cię coś blokuje znowu. Aj. Dobra, trzymaj mocno. Teraz do góry. Wyjedźmy stąd. O. Czekajcie, teraz jak powinienem tutaj sobie nawrócić, to już powinno być elegancko. Cyk. Muszę tak przez środek go przerzucić. Aha, dobra, nie tak, już wiem jak. Tu sobie wjadę w tą środkową. Okej.
No i elegancko, dobra, jeden się udało jakoś załadować. Zobaczymy, jak będzie z następnymi. W sumie, jeżeli to jest takie duże, to wydaje mi się, że chyba nawet tego nie będę musiał przepiłowywać na pół. Tylko wystarczy, że tak go zabiorę. O! Tylko musisz mocno złapać. Cyk. Dobra, jest w miarę w połowie, w miarę jest. Do środkowego. Gdzie to jest? Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Generalnie tutaj bym to musiał dać. Ale mi tutaj chyba nie wejdzie to całe znowu. A to czekajcie, to ja zrobię jeden dalej. Może jeden dalej będzie ok. Tu sobie, o, teraz powinno być. Kurde, prawie dobrze. I tu mi trochę blokuje, ale dobra. Czekajcie, ja zobaczę, czy nie da się jakoś tutaj wejść na ten trakt, na ten pociąg. Nie da się tu wejść, serio? Jakby mi się to udało wejść, o. Może by mi się to udało jakoś przeciąć kawałek tego i generalnie byłoby dobrze. O, chyba wpadło, dobra. Jeszcze z tej strony kawałeczek obetniemy. Się chyba nie da. O, ile tu mamy miejsca? Czekajcie. Prawie na styk. Nie mogę tego przesunąć ani w tą stronę, ale to tylko kawałek trzeba byłoby obciąć, no. O, czekajcie, co, coś idzie na ślepo tnę. Nie wiem, co przeciąłem, bo nic tutaj się nie przecięło za bardzo. No, 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 no. Kurde. Kurde bele. Ale to jest żmudna ta praca. Ja cię kręcę, panie kochany. Nie chcę nigdy w lesie pracować. Uwierzcie mi. O, czekajcie, tu mogę wskoczyć, dobra. No, przetnij mi to, stary, przecież. Co za ziomek? Przecież powinien to spokojnie przeciąć. Och, ludzie. O, czekajcie, może teraz się uda jakoś to przeciąć. No nie, tak aż tak daleko nie chcę tego ciąć. Tak se to przetnę, jak nie tak, to tak. No tnij to, stary. Dobrze mam piłę, tak? Musi być pod kątem, czy prosto w sumie, ale. No nie wierzę w tą grę. Czemu to tak się głupio tnie? O, czekaj, coś poszło, nie wiem co. Nie ostro. Dobra, coś ucięło. Okej. Dobra, kolejna próba. Teraz będzie chyba już dobrze. Cyk, dobra, udało się.
Dobra, powolutku daliśmy radę. Mamy dwa na razie pale załadowane. Tego na pewno nie weźmiemy w całości, więc ja go po prostu wezmę tu tutaj na pół, go ciachnę od razu. Dobra, niby się ciachnął. Czekaj, czy on tu wejdzie, czy trochę nie przesadziłem z tym. To jest taka zabawa na długie zimowe wieczory, mógłbym szczerze powiedzieć. Bo jest to naprawdę czasochłonne. Dobra, zobaczmy, czy tak to podniesiemy. Oj, czekajcie, powolutku, dobra. I teraz cyk. Kurde, chyba za duży znowu, nie? Też mi się tak wydaje. Ale dobra, zobaczymy. O ile go trzeba skrócić. O dużo. O dużo, moi kochani. Nie, wiecie co, ja wezmę go po prostu w pół, go jeszcze skrócę i tyle będzie. O, dobra, jeszcze w pół raz tu skrócimy i... Poszło. No tak, wyprostuj go i w dół opuść się maksymalnie. Co, na czymś stoję? To jakoś tak nierówno jest albo coś? Cholera wie, dobra. Czekajcie, może teraz go złapię. Coś nie chce się złapać. Jezus Maria. Tak go nie złapię, bo mnie uciecze znowu, no. Wiedziałem. Kto to wymyślił, takie coś? O, czekajcie, teraz może. Dobra, przytul go mocno do siebie. Mocno go przytul. O, udało się. Po dużych próbach, ciężkim boju. Cyk. Nie, nie wysuwaj się. Ej, nie trzymaj go. Nie, dlaczego on się wysuwa? Nie wierzę, kurde. Po prostu tragedia to jest, no tragedia. Dobra, weź to wypuść, trudno. Musimy to jeszcze raz zrobić. Cholera jasna, no. Ależ to drzewo jest wkurzające, wam powiem. Już wolę 100 razy chyba łorać pole, niż bawić się z tym drzewem. Ale tak jest, przeważnie w każdej grze jest coś takiego, co właśnie, kurde, sprawia, że jest jakiś minus tej gry. Czy może nie minus, ale jest coś niedopracowane. Tak samo jak w City Economy było niedopracowane na przykład koszenie trawy, to tam było strasznie niedopracowane. Trzymaj go! No. Proszę cię. Dobra, udało się chyba. Do środkowej. Cyk. Teraz tak, lekko. Ej, nie gadaj, że znowu nie przejdzie mi tutaj. Kurde, no co za bezsens, no. Dobra, tak przejdzie. Dajmy go. Ja tak, ja chcę go do góry i w dół dać. W dół. O, i teraz otwórz te szpony. Dobra, udało się to wrzucić.
W City Economy strasznie, bo też niedowracowane było koszenie trawy. Tam to w ogóle taka masakra była z tym koszeniem trawy, że ja cię kręcę. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba sobie jakoś radzić. Może teraz będzie trochę lepiej. W ogóle spróbuję jakoś tak prosto podjechać, nie tak ze skosa. O, w ten sposób. Dobrze, jest. Jest dobrze, tylko żeby to złapał mi. O, złapał, dobra. O, złapał go chyba, znowu się to o pociąg. No, gdzieś go tam pociąg znowu trzyma. O, dobra, teraz się udało. Cyk, do góry. Okej, trochę lepiej już mi idzie. Jeszcze zetnę pół lasu, to wam powiem, już będę w miarę perfekto robił. Teraz czy to mi tutaj wejdzie to znowu, czy dać będzie jakiś problem? Nie, weszło, dobra, jest dobrze. Trochę muszę to wyrównać. O. Cyk. O, wskoczyło, dobra. Jest dobrze. Co mi tu jeszcze zostało? Tu mi zostało kawałek drzewa. Tutaj jakaś tyczka. Tej tyczki może nie będziemy załadowywać. To tu sobie obetniemy. Na pewno całe nie wejdzie. Jak bum, cyk, cyk. Ciekawe, czy to mogę do ręki wziąć? Nie. To jest za ciężkie, a to? A, to mogę, patrzcie. Ale nie wyrzucaj, ej, trzymaj to w łapie. Dobra, idziemy z tym na pociąg. Kurde, o traktor zahaczyłem. Dobra. To sobie tutaj ręcznie wrzucimy. Czy ja to tak dorzucę tutaj? To jest dobre pytanie. Jak to, jak można jakoś tym rzucić? Łopla. Można, tylko muszę bliżej podejść, dobra. Jeszcze raz. Cyk, proszę podnieść. Halo? Dobra, mam. Kurde, czemu nie chce tam dolecieć, no? Aj, 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 aj. Nie wiem, czemu on to tak wypuszcza od razu. Patrzcie, klikam, lekko chcę przesunąć i on to od razu bierze i mi to wypuszcza. On to może tak przez środek złapał. O. I teraz bym to wrzucił. No, prawie się udało, prawie. Ach. Kurde, nie chcę to tam skoczyć. A czekajcie, może bym to przesunął lekko. O. Dobra, chyba. Chyba jako takoś się to będzie trzymać. To można generalnie pasami zapiąć. O, i wtedy to ładnie, pięknie wszystko stoi. Cyk, tutaj chyba też się da zapiąć z tej strony. Da się, dobra. Ładujmy to, co mamy załadować i jedźmy z tym do skupu. W skupie też będzie pewnie trochę zabawy z tym jeszcze. Dobra, powiem tak. Załadujemy tutaj jeszcze ten jeden może. Może jakieś jeszcze dwa. I generalnie jedziemy do skupu. Już więcej nie będę tutaj. Się trapił z tym ładowaniem tego.
No przecież mam to na samym dole, kurde, załaduj się, pajacu głupi, no. O, cię kręcę. Nie jest takie proste, naprawdę. Nie da się tylko tak załadować, jakbym chciał. O, aż mnie normalnie plecy zabolały już. No nie załaduję tego badziewia, no. Nie no, ten ostatni muszę jeszcze jakoś załadować. Tu no nie ma, dodam to, kurde. Tak mi wpadł pod pociąg, że teraz go nie dam rady go wyszarpać, tak? Super, po prostu ekstra normalnie. Lepiej być nie mogło. No wyjedź nim, przecież kurde, możesz coś zrobić, no ludzie kochani. No patrzcie, przyczepił się tam, czy tam przystał się skubany, nie da się nim. Się zdenerwowałem teraz. Dobra, chyba go jakoś wyszarpałem. Bo chociaż trochę przesunąłem, nie wiem. Nie gadajcie, że jeszcze mi się traktor z tego. No, kurde. Dobra, jakoś sobie poradziłem, ale. Albo i nie. Czemu to musiało pod ten pociąg wejść, no? Ale się zdenerwowałem, powiem wam, strasznie. Normalnie tak mnie ta gra. Tak mnie ta gra teraz zdenerwowała, że ja cię kręcę. No patrzcie, tutaj nie można. Przesunąć też tego nie będę mógł, bo jest za ciężki na pewno. Cholera jasna, no. Dobra. Nie będę się z tym cyrtolił. Nie tak, to tak, zrobimy i tyle. Co jest przecież? Przeciąłem go. Czy tu jest przecięty, stary? O, czy tu jest przecięcie zrobione tego? Jak może być za ciężki? Czy to jest kawałek drzewa? O, dobra. To rozumiem, może jest za ciężkie, ale to nie powinno być za ciężkie. No, dobra. Proszę podnieść to. Łaskawie, dziękuję. Kurde, no co za frajer, no. Klikam i on to opuszcza, ale nie wierzę po prostu nie wierzę w to. Nie wierzę w tą grę. O, czekajcie, może teraz. Dobra, metr dalej jesteśmy. Nie wiem, czy to jest takie ciężkie, że on tego nie może podnieść, czy cholera wie. Czy tu nic nie blokuje raczej, no. Trzymam ładnie w środku, pięknie. Kurde, no nie wrzucił tego, co za matoł. O, dobra. Jako tako się udało. Proszę podnieść jeszcze tutaj do góry. No podnieś to śmiało, z życiem. Zresztą nie jest aż takie ciężkie, ja pierdzielę. Kawałek kłody. I nie może tego podnieść, no. Tak to może wyrzucić, nie? Ale żeby lekko przesunąć tylko, to zapomnijcie. O, chyba wrzucił nawet teraz, dobra. Nie, tutaj to leży, to nie jest to.
Myślałem, że to będzie dużo prostsze, ale to niestety nie jest takie proste, jakby się wydawało. No czemu nie chcesz przeskoczyć? Jeju, kochany, no. O, chyba przeskoczył. Tak, czy teraz chyba tamten wskoczyło to. Mam nadzieję, że tego nie przerzuciłem. Tego małego też tu damy. I co, poło... Jasne, sam się tak odbił na pewno. Przerzuciłem go, super. O, nie mam pytań. A co z tym? Dam to radę jakoś zabrać, czy nie? Nie mam pytań. Czekaj, nie, no, tak go chyba nie zabiorę ręcznie, bo ktoś napisze mi, że jest za ciężki ten kawałek. No, za ciężki jest. Dobra, ostatnia próba. Jak się nie uda, to walę to, po prostu walę to i nie zbieram tego już. No tutaj przez płot nie można, ale on przez płot może przejść. Super. Jak ja to uwielbiam. O, czekajcie, może teraz. Jakoś bym musiał go stąd wydostać po prostu. Jest sukces. Jest sukces. Przepchałem go. Dobra, teraz bym musiał go normalnie załadować. Jak mi się teraz tego nie uda załadować, po prostu walę to. O, czekajcie. Może będzie dobrze. A czemu on się przesunisz? Kurwa. Ja tu muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Szkoda, że tu nie ma trochę innej kamery, ale... Tak, to rozumiem, że go nie podniesie, tak? Ale jeżeli mam to na samym dole. O, pyk. Przecież to powinien to spokojnie złapać. No to co, do ziemi to mam mieć, to też nie idzie, no. O nie, no, według mnie to jest jakieś niedopracowane w tej grze przecież. To jest niemożliwe. Nie złapię tego. Dobra. Walę to. Jedziemy do skupu. Aha, muszę zapiąć to pasami, żebym nie zapomniał. Kurde, bo jak zapomnę zapiąć pasami, to przecież masakra będzie jakaś. Gdzie tu są te pasy? Halo. Tu też są jeszcze gdzieś po środku? Tak, dobra. Drzewo jest zabezpieczone teoretycznie. Wsiadamy do naszej ciuchci. Cyk. Proszę wsiąść. Halo. Dobra. Tempomacik i lecimy do skupu. Jezus, ale się po prostu... Umordowałem z tym drzewem dzisiaj, powiem wam, niesamowicie. A ile mnie to nerwów kosztowało, to nie macie w ogóle pojęcia. Gdybym teraz tego skupu nie przejechał. A nie, wtedy jeszcze musi być rozładownia tego drzewa. Znaczy się taka przeładownia, a dobra, później będzie skup. O, ludzie, ludzie, dobra.
Nie, no wszystko fajnie, żeby się to lepiej ładowało, to byłoby po prostu tak. Naprawdę opcja w grze jest super, ale według mnie jest to trochę nie. Znaczy, nie wiem, albo ja w to nie umiem grać, albo jest to niedopracowane, o tak powiem. Ej, hamuj! Kurde, przejechałem to. Fucking Indian. Czekajcie, mogę teraz do tyłu. Czekajcie, mogę teraz do tyłu podjechać. Chyba nie mogę. Kurde. Mogę do tyłu? Mogę do tyłu, ale super, bo jakbym nie mógł, to Jezus. Gdybym musiał naokoło jechać, to chyba bym się zdenerwował. Dobra, na szczęście da się przejechać. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj. O, dobra, w ten sposób, ok. Wysiadamy. Odbezpieczamy to. Cyk. Czemu ty świecisz? Masz odbezpieczyć, a mnie tu świecić mi latarką. Cyk, dobra. Wsiadamy do naszego dźwiga. Wejście oczywiście jest po drugiej stronie. Super. Cię jakoś wszystko pod górkę. Wszystko pod górkę jakoś dzisiaj. Nie wiem dlaczego tak. No ale cóż. Widocznie tak musi być. Dobra, jak się to obsługuje teraz? Czekajcie, muszę to przesunąć się troszkę. F1. Aha, wszystko na myszce się robi, dobra. A jak się te szpony otwiera? Dobra, góra, dół, ok. Czekajcie, bo to nie mam w połowie, musimy to w połowie złapać. O, gdzieś tutaj, tak, w tym miejscu, dobra. Teraz to opuścimy. Cyk. Ej, patrzcie, chyba wszystko udało mi się złapać. O, sprzedałem 2560. No, około 5000 udało się za to zrobić. Tak więc, moi kochani, dziękuję Wam za ten odcinek. Może był troszkę monotonny, ale jak widzieliście, straciłem tutaj mnóstwo nerwów w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o moim Facebooku i Instagramie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!